Dzięki naszej wspólnej modlitwie oddaliśmy również hołd i szacunek wszystkim tym, którzy tak wiernie służyli ojczyźnie. Księże, proszę, w kilku słowach proszę powiedzieć o inicjatywie dzisiaj odsłonięcia dzisiejszej tablicy. Inicjatywa na pewno padła z ratusza, od panów prezydentów. Ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski również się bardzo żywo zainteresował faktem uczczenia 5. rocznicy tej katastrofy somalijskiej. A ja cóż mogę powiedzieć? Mogę tylko cieszyć się, że ta tablica została tutaj u nas przy kościele, przy wejściu do kościoła umieszczona, aby przypominała nam wszystkim przez cały czas o wielkiej ofierze, którą ponieśli ci w Katyniu i ci, którzy oddali, zginęli w katastrofie smoleńskiej. Rozumiem, że to jest dar serca parafian. Oczywiście, to jest dobrowolny dar serca i naprawdę jestem zadziwiony, że z taką wielką otwartością spotkała się ta inicjatywa, za którą bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej tablicy. Jak się dowiedzieliśmy, inicjatywa padła z ratusza. Tak, oczywiście inicjatywa padła z ratusza, ale warto wspomnieć o tym, że cała społeczność parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża zaangażowała się w powstanie tejże tablicy. Jest to cenna inicjatywa, gdyż upamiętnia ofiary katastrofy smoleńskiej, wydarzenia, które przeszło 5 lat temu, ale cały czas jest w naszych pamięciach i myślę, że dobrze, jeżeli społeczeństwo łomżyńskie stara się w postaci tablic czy pomników upamiętniać te wydarzenia tragiczne dla losów naszego kraju i całej Europy. I to, o czym mówiłem w kampanii wyborczej, że jak zostanę prezydentem, będę chciał, żeby tradycja, żeby patriotyzm był kultywowany w naszym mieście. Stąd też kolejne inicjatywy, które zamierzamy podejmować w tym zakresie.